Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwegert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś, proszę Państwa, opowiemy o dwóch sejmowych komisjach śledczych, które powstaną na Pniu i ich całe prace będą transmitowane przez odzyskaną telewizję, pewnie też polskie radio. I to będzie, drodzy Państwo, prawdziwy rarytas. Jedna będzie do spraw wzbogacania się polityków, ludzi PiSu, czyli tak naprawdę do powstawania nowych fortun, których jest naprawdę olbrzymia ilość, a druga komisja to będzie komisja do spraw nielegalnej inwigilacji dziennikarzy, opozycji, sędziów, prokuratorów, wszystkich generalnie po prostu do tego. Szanowni Państwo, nawet sobie nie wyobrażacie, co oni robili. Myśmy z Tomkiem, e, powiem tak, jako jedni z pierwszych wpadliśmy na zakres e, tego i, i nawet myśmy ich nie doceniali, bo e, nam się wydawało, że nie było takiej, że nie ma takich kwot pieniędzy, które można legalnie wydawać na inwigilację Pegazusem po prostu hurtem. Odrzuciliśmy to. Wiecie Państwo, e, to jest tak czasem jak fakty wskazują na pewne rzeczy, ale się odrzuca je, ponieważ wydają się one niewiarygodne. I, i, i tak to się, się stało. Po prostu nagle się okazało, że oni mieli jakąś gigantyczną górę nielegalnej forsy. Ja na przykład mam taką hipotezę, która, którą też uważają za wiarygodną nasze wiewiórki, że na przykład część kasy z tego przekrętu o nazwie Respiratory szła na przykład na nielegalną inwigilację opozycji. Stąd takie szybkie rozgrzeszenie tego przez Jarosława Kaczyńskiego. Tomku, no to jest po prostu koszmarny sen Jarosława Kaczyńskiego, bo oni będą, bo to jest najważniejsza rzecz może, drodzy Państwo. Co mogą sejmowe komisje, co może sejmowa komisja śledcza? Ona ma najszerszy w Polsce katalog uprawnień. Ona jest silniejsza niż urząd prokuratora. Ona ma możliwość wzywania osób, które muszą się stawić przed taką komisją w określonym terminie. Ma możliwość przesłuchiwania pod odpowiedzialnością karną za składanie nieprawdziwych zeznań lub zatajenie prawdy. Ma możliwość powoływania biegłych i zlecenia im konkretnych ekspertyz. Ma możliwość zwrócenia się do prokuratora generalnego o podjęcie określonych czynności. Może też oczywiście wnioskować o postawienie przed Trybunał Stanu. I teraz jeszcze uwaga. I tam się stosuje przepisy kodeksu postępowania karnego, a to oznacza. Że ci, którzy nie chcieliby się stawiać przed komisją, jak na przykład pani e, e, marszałek Sejmowitek poprzedniej kadencji, to zostaną po prostu zatrzymani i przymusowo doprowadzeni. To są KPK. E, I teraz e, członkiem komisji nie może być osoba, której bezpośrednio dotyczy sprawa rozpatrywana przez komisję. No, czyli to na przykład Roman Giertych nie może być członkiem komisji inwigilacyjnej, ale może być członkiem komisji do spraw wzbogacania się pisowców, czyli ten, tego transferu majątku narodowego do ten. To jest taka ciekawostka. No, powiem Państwu, że tego typu komisja zniszczyła. W 2003-2004 roku, w 2005, trzy tego typu komisje zniszczyły SLD. On się nigdy potem nie podniósł. To ciekawe, SLD miało większość. Leszek Miller zgodził się na powołanie komisji śledczej do spraw badania afery Valery Wina, bo naiwnie wierzył, że prawda go wyzwoli. Ale Leszek Miller nie został oczywiście uznany winnym. Za te sprawy na skutek komisji śledczej. Natomiast komisja o, 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 pokazała całą patologię ówczesnych rządów, które nawet nie miały z Millerem bezpośrednio wspólnego, ale odsłoniły mechanizm powiązań. Pojawiły się SMS-y, pojawiły się kto jak zakłada, w jakiś sposób przepycha. Zakończyła ta komisja karierę ówczesnej posłanki, Jakubowskiej. I uwaga, dziś pani dziennikarka Jakubowska jest, uwaga, twarzą telewizji w Telewizji Braci Karnowskich w Polsce.pl. To jest, to jest coś niewiarygodnego. To jest to, że posłanka lewicowa zdroworozsądkowe, wydawałoby się skończyła po prostu jako twarz, no po, po paru wyrokach, które miała, tam jakieś potknięciach, ale, ale zawsze. Szok. I dziś, drodzy Państwo, ta, te komisje pokażą dochody ludzi. Wiecie Państwo, myśmy coś mówili o e, panu Jarosławie Olechowskim, bo ja brałem jakieś dane z gdzieś raportu który mignął, a dziś teraz zobaczyłem, że jakiś człowiek podliczył i wyszło mu, że pan Jarosław Olechowski, ten to, to, to totalne bezguście, człowiek, który się fotografuje w jakichś markowych ciuchach, tak żeby było widać metki i nadruki, to on, uwaga, w ciągu ostatnich 30 miesięcy zarobił 5 milionów 100 tysięcy złotych brutto. Taka kwota. To lepiej jeszcze, to jeszcze lepiej. Tak, wiecie, ale nie chodzi o to, że pokazanie tych wszystkich rzeczy, w tych, przez tę komisję majątkową, tych misiów, czyli pokazanie, ile zarobiła pani Ogórek, pokazanie, ile zarobili na przykład tacy propagandziści, ile kosztowały na przykład ta propaganda, którą robił Stanowski, ile robiła propaganda, którą robił Mazurek, powyciąganie ich wszystkich. No, czy, wiecie Państwo, to będą igrzyska, ale powiem tak powiem Państwu tak tego, że może to niskie, ale nam te igrzyska się należą. Oni chcieli, żeby Aha. oni chcieli, żeby te pieniądze, żeby to, co oni biorą. No, wiecie Państwo, 5 milionów, 100 tysięcy złotych. Ja powiem w ten sposób. Tego Kurski i ten Matuszkowicz oni tego nie obronią. To jest działanie na szkodę spółki. Nie ma żadnej podstawy. Ja w ogóle nie wiem, czy tu nie można zastosować paragrafów. Nie chcę się wypowiadać, bo tak jak mówiłem, nie jestem prawnikiem, ale ja bym pierwsze, co zrobił jako prezes. To jest nowa, nowa podpowiedź do prezesa TFOP, to bym zlecił w, w, w tym wypadku analizę prawną tych kontraktów, czy nie można zawarcia tych kontraktów poddać pod, po prostu pod doniesienie do prokuratury działania na szkodę spółki, dlatego że nie ma takich stawek rynkowych dla redaktorów naczelnych, żeby płacić im tego typu pieniądze. To była łapówka. Za zgodę na łamanie prawa. W mojej ocenie to jest łapówka za łamanie ustawy o ordynacji wyborczej. Za, to, to jest wszystko jakaś tam w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Ja powiem Państwu, nie jestem ekspertem, ale moim zdaniem to się po prostu nie obroni. Ale to pokazanie, jak oni się bogacili przez te 8 lat, no to, drodzy Państwo, będą igrzyska. No, o, pe o Pegasusach to Państwu powiemy więcej. Do no, tego jest po prostu odgroma tej całej inwigilacji nielegalnej. Tamku. Panie Państwo, wyobraźcie sobie, to jest naprawdę koniec wpisu. Delegalizacja jest już późniejszym takim etapem, ale to jeżeli tutaj miejmy nadzieję, że opozycja już, która dojdzie do władzy. Nie zrezygnuję z tego, żeby tam wszystko było jawne, jak najwięcej rzeczy jawnych, bo nie widzę powodu, żeby ukrywać. Na przykład, szczególnie w tej komisji do spraw złodziejstwa, przeważono do tej, tej nieuzasadnionego wzbogacania się, żeby tutaj coś było, co podlega tajności. Skoro PiS wprowadzał takie ustawy, nawet wiecie Państwo, no każdy, naczelnik Urzędu Skarbowego, czy, czy, czy w sumie każdy urzędnik mógł sobie kliknąć dokładnie, sprawdzać nasze konta bankowe. Mogli sobie sprawdzać, co pokazali nasze mm, y, historie choroby. Mogli wiedzieć, jakie, jakie mamy przepisywane leki, inwigilowali kobiety, ich, ich leczenie, ich, ich najbardziej, najbardziej te intymne, intymne sprawy no to dlaczego nie mówić o, o, o tak przyziemnych rzeczach jak zarabianie pieniędzy? Nie, nie mają się czego bać. I, i, I to nie jest zarabianie pieniędzy, to jest złodziejstwo. Pomyślcie sobie Państwo, ja widzę już takiego Jarosława Kaczyńskiego, który będzie miał zadawane spokojne, merytoryczne pytania. I będzie to we wszystkich telewizjach, będzie to w radiu, skończy się. Po prostu raz na zawsze skończy się ta obłuda i ta hipokryzja. Rozumiem, że niektóre rzeczy będą musiały być e, utajnione w komisji do spraw inwigilacji i to nie wyniki, ale sama technika i niektórzy, bo jeszcze niektórzy funkcjonariusze chociażby czy dane, bo to bo tego, tego robić nie wolno, ale sama metoda, same e, ludzie, którzy byli poddani tej inwigilacji, dlaczego? To nie musi być tajne. To jest zmora Słowa Kaczyńskiego, po prostu to prawda. Po prostu prawda. Komu płacili za co, jak się wzbogacali, jak to wszystko wyglądało. Ten elektorat PiS-u samych wszystkich, po prostu gdyby mógł, to ich wywiezie na taczkach po tym, jak się dowie, jak to wszystko wyglądało. To będzie najlepsze, jeżeli chodzi o to, żeby pokazać prawdę o pisie. Nie ma takiej możliwości, nie ma takich mediów w tej chwili, nie ma, nie ma takiej metody prokuratury, sądów. Ta komisja rzeczywiście pokaże, co się działo, jakie tutaj były mechanizmy. A, a wiecie Państwo, komisja rzeczywiście ma bardzo dużo uprawnienia. Komisja w sytuacji, kiedy już wyjaśni pewien wątek, no to zgłasza do prokuratury i dalej się dzieje wszystko. I dalej się wszystko dzieje ewentualnie nie zgłasza, no bo przecież są, są ludzie, którzy, którzy nie, nie, nie są winni. Będą również i świadkowie. Przecież przed komisją są sami świadkowie. Dopiero później prokuratura decyduje o tym statusie, co, się, co tam się działo. Dobrze, szanowni Państwo, to jest, Jarosław Kaczyński rozumie, to jest czarny sen Jarosława, bo ja rozumiem, że Jarosław Kaczyński będzie nie w takim systemie jak w prokuraturze, że ten już... Jest na końcu przesłuchiwany, który który ma być beneficjentem tego wszystkiego, tylko trzeba zacząć od przesłuchiwania tych najważniejszych. Niech idą i niech mówią, ja nie mam najmniejszego problemu. Mogą mnie pytać o, o majątek, o pieniądze. Janka mogą pytać o majątek o pieniądze, no, ale Tuska mogą pytać o. Tam jest inna rzecz. Tam, tam będą bardzo proste rzeczy. TVP przekaże wszystkie materiały. Wszystkie tego, będziemy takich wiedzieli, bo to było 5,1 miliona brutto w ciągu 30 miesięcy, ale facet tam siedział wcześniej, a no to w ogóle, że było śmiesznie. On tam pracował też za koalicji, za Platformy Obywatelskiej. Obajtek, Morawiecki, Janku. Trasin. Tak, tak oczywiście, to znaczy ci wszyscy ludzie, ale też wiecie Państwo, to jest ta komisja śledcza, może zażądać pitów rodzinnych. I po prostu po, po tym, żeby zobaczyć, jak zmieniały się po prostu zarobki rodzin, bo, wiecie, Państwo, to były pakiety. Ja twierdzę, że nie istniał czegoś takiego, nie istniał, to jest moja oczywiście opinia, coś takiego jak symetryzm z głupoty, symetryzm z tego. Takich ludzi było trochę, ale to była śladowa ilość. Na palcach, może jednej ręki do policzenia, czyli ludzi, którzy, co do których mam wątpliwości, czy rzeczywiście ten. Natomiast wreszcie była jakaś forma wynagrodzenia za to, co robili. Zadawanie ciała za. Wiecie państwo, to powiem Państwu, jakie są różne sposoby wynagradzania dziennikarzy. Po pierwsze, oczywiście można ich, nagrodą jest brak kary, to też jest, była, to po to na przykład zaatakowano Piotra Kraszkę, panią Burzyńską, Tomasza Lisa, po to, żeby potem do kolejnego redaktora przyjść i podać ich ta trójka. Widzicie? I jeszcze może na przykład, być może byłem tam, ja też powiedziałem, a widzieliście ile Piński ma spraw? I teraz tak. No i co, ale może być miło, może być sympatycznie. Słuchaj, słyszeliśmy, że Twój brat, Twoja siostra, Twoja partnerka potrzebuje roboty. Twoja mama potrzebuje pracy. Słuchaj, my ogarniemy ten temat. A ty, słuchaj, nie wiem, zamów sondaż w tej firmie. Zrób to. Takie rzeczy, one, w ten sposób funkcjonował ten układ pisowskich mediów. Ja mniej więcej wiem, kto tam operował tym to były ten układ korupcyjny, szczególnie się nasilił w drugiej kadencji, gdzie zaczynała wygrywać bez że PiS będzie rządził na zawsze, że trzeba się jakoś urządzić, że nie ma sensu być, walczyć o demokrację, że nie ma sensu umierać w obronie wolności słowa. Wiecie Państwo, dziś spora część tych ludzi, która się zapisała w ostatnim roku, w ostatnich dwóch latach, ma po prostu gigantyczny problem. E, PiS tutaj będzie występował, Jarosław Kaczyński taki in gremio występuje w naszych tutaj jako ten symbol tego zła, bo to jest jego system. On, e, on ma z tego u, ubaw. On cieszył się z każdego człowieka, którego udawało i mu się złamać. Wiecie tak. Państwo, co na wkurza go e, w Tomku i we tak. mnie? Że, że on e, nie może nam zetrzeć tego uśmieszku z twarzy że myśmy po prostu odrzucili ich anonsy, że nie chcieliśmy po prostu wchodzić w jakiekolwiek układy. Ja zresztą mówiłem im, że czas na, na rozmowy to minął bezpowrotnie w roku 2017. Bo to jest tak, drodzy Państwo, że jak się próbuje kogoś utkuc i później... Okazuje się, że to z tym utłuczeniem nie jest problem jest problem, to potem koncepcja, że to jednak usiądźmy do rozmowy jest już taką koncepcją nie było niewiarygodną, bo druga strona nie ma krzty wiarygodności. To jest też nasza odpowiedź była, że żeby z kimś negocjować, trzeba uznawać drugą stronę za wiarygodną do rozmów. I ani Tomek, ani ja my po prostu nie uznajemy drugiej strony za jakiegokolwiek partnera. To trochę tak jak Donald Tusk powiedział w zeszłym roku, że nie ma z nimi co negocjować, można co najwyżej po prostu określić, spotkać się w celu odebrania bezwarunkowej kapitulacji. Tu, tu, to jest to, że ludzie, którzy myślą, niestety mówią, że trzeba jakoś tam uszanować to, że nie wiem, rządzili tu 8 lat, nie wolno ich specjalnie upokarzać, nie wolno im odbierać wszystkiego, co ukradli. A niby dlaczego nie. I to jest, wiecie Państwo, tu nie chodzi oczywiście o to, że to my będziemy... Każdy za... się ich nie chce, po prostu, po prostu. Nie, no, ich... to jest to nie, to, Szanowni Państwo, to jest tak, że... Są równi wobec prawa, jak wszyscy, tylko tyle. Więc właśnie to o to chodzi, żeby przyjrzeć się. Ja, ja uważam, że tym, którzy brali pensję, będzie bardzo trudno udowodnić tego, chyba, że właśnie te pensje są jakieś gigantyczne. Brali Więc... pensję i pracowali i, i rzeczywiście wypełniali zakres tak. obowiązków. Tak, ale nie, jeżeli mamy ludzi właśnie takich, którzy brali pensję i oprócz tego mieli jakieś dziwne kontrakty, które w ogóle nie przewiduje kodeks pracy, to tam jest, wiecie Państwo, tam jest, no, mówi się o 8-godzinnym tygodniu pracy. Jeżeli ktoś ma pensję za 8 godzin pracy i bierze jakieś rzeczy gigantyczne, kwoty typu setki tysięcy, miliony złotych za jeszcze kolejną rzecz, to on dostanie odpowiedź, aby on rozesował, co on robił w ramach obowiązków. I wiecie, to jest tak jak jeden z geniuszy gdzieś tam wystawiał fakturę za doradztwo na parę milionów złotych. I e, takich ludzi, takich misiów, to się załatwia w ten sposób. Pan napisze, za co pan wziął parę milionów złotych doradztwa przy tym projekcie. Niech pan powie, niech pan tu napisze i pokaże, co było takiego warte. Jaki know-how pan sprzedał tej firmie. Wiecie, jakie to było know-how. Że ona zapłaciła panu 5 milionów zł za doradcę. Co to takiego było? I tu jest problem, wiecie państwo, że odpowiedzieć na to pytanie że to jest moje honorarium. Nie, no panie, nie, to nie jest tak, bo to nie jest, wiecie państwo, nie, posiadacz algorytmu, nie wiem, oprogramowania do iPhone'a, aplikacji, bez której nie ma sukcesu. Nie ma takiej pensji, nie ma takiego wycenienia, bo oni powiedzą, że to jest indywidualna wycena, no pracy pana Jarosława Olechowskiego. Więc poprosimy, pan, pan Jarosław Olechowski dostanie po prostu ten, żeby się ustosunkował do zarzutu, że przyjął te pieniądze właśnie w formie e, łapówki za przestępstwa przeciwko wolnym wyborom. W 2019 roku, w 2020 łamanie anteny, emitowanie spotów e, Andrzeja Dudy jako materiałów informacyjnych Multum rzeczy. Wiecie Państwo, ja mam wrażenie, że Jarosław Olechowski, ten wspomniany redaktor naczelny telewizyjnej agencji informacyjnej, bo to, bo to jest taki jest formalny tytuł dyrektora agencji informacyjnej. Ja sobie żarty robiłem i mówiłem pół żartem, pół serio, bo w dobrych żartach jest trochę prawdy, że ja to jest stanowisko ministra propagandy, no bo podlegają mu wszystkie programy informacyjne. Ja mam wrażenie, że do niego dotarło to, gdzie on może skończyć. I on zaczął szukać kontaktu. To jest hipoteza badawcza. Że on zaczął szukać kontaktu z ludźmi z opozycji, żeby coś się pogadać. I to wrzucenie, i to wrzucenie tego, tych zdjęć z telefonu to było takie. Typowe szerzenie. Chłopczyku, nie idź tą drogą, bo ona zgubna jest. No bo on może, wiecie państwo, taki jeden skruszony człowiek. E Jeden skruszony człowiek wystarcza do tego, żeby wywalić cały układ. Jeden. I ja powiem Państwu tak, ja nie wierzę w to. Tym bardziej, że spora część ludzi odczuwała y, obrzydzenie, odczuwała niesmak, absmak z tego tytułu, y, że w tym tkwiła. Wiecie Państwo, najgorzej jest to, kiedy coś się zaczyna miło. I człowiek się budzi w bajorze i w pewnym momencie dochodzi do wniosku, że jeżeli tak jest już uwalony, to przynajmniej będzie uwalony za pieniądze. To jest takie redukcja dysonansu poznawczego. A w ogóle to wszyscy są uwaleni, bo tam... Ja nie wiem, powiem Państwu, nie potrafię powiedzieć, w którym momencie PiS przekroczył granicę, tak do końca. Ja wiem, w którym momencie ja przekroczyłem. Ja, ja zacząłem po prostu postrzegać ich jako zagrożenie. To była mniej więcej druga połowa 2017 roku, kiedy. Ujawniliśmy te taśmy, że przychodzi koleś jakiś, pojawia się macha, tą wirtualną, jakąś tak zwaną szmatą, czyli legitymacją służbową SKW, próbuje werbować dziennikarza, próbuje grozi. Jakiemuś facetowi z firmy farmaceutycznej w obecności głównego inspektora farmaceutycznego, w obecności jakiegoś tam funkcjonariusza ABW, prawdopodobnie na, na wypowiedzeniu, o ile dobrze pamiętam, w tamtym razie, w tamtym, w każdym razie, jeszcze dwóch jakichś urzędników i nie następują żadne reakcje. Ja w tym momencie, drodzy państwo, zrozumiałem, że jeżeli oni zaczynają od tego, potem nastąpiła jakaś faza uspokojenia, ale to już mi nie dawało spokoju. Jak. jak Państwo może wiedzieć o takich rzeczach, one mogą zostać wydrukowane i my, mówię w sensie zespół Gazety Finansowej, nie jesteśmy ani przesłuchiwani, ani nie jesteśmy wzywani do oddania nagrań. Nikt nie wie, ile my tych nagrań mamy. Nikogo to nie interesuje. Wiecie Państwo, jak żeśmy odpalili w 2007 roku taśmę Oleksego z gudzowatym, to mieliśmy tam w dwa dni u siebie policję, która przyszła i domagała się i to były rządy PiSu, uwaga, bo PiS robił taką straszną awanturę, że oto Donald Tusk wysłał ABW, żeby wyrwało laptopa Sylwestrowi Latkowskiemu. W czym jest problem i kłamstwo? Nikt nie wysłał od Tuska do Agencji Bezpieczeństwa naszego do Wprost. Zrobiła to prokuratura, która była w całości niezależna od Donalda Tuska, ponieważ Donald Tusk ze swoją ekipą postanowili zrobić rzecz, co do zasady bardzo słuszną, ale jak widać, niektóre byty potrzebują trochę więcej czasu na usamodzielnienie się. Otóż koncepcja prokuratorów, że mają być niezależni, nie przebiła się do ich głowy. Oni po prostu cały czas myśleli, wiecie Państwo, oni się rozglądali, trochę byli jak niewolnik, który się rozgląda, no dobrze, nie mam pana, to muszę sobie jakiegoś poszukać, jak mnie ten pan wyrzucił. I oni się rozejrzeli, skoro pan Donald nie chciał mieć swoich prokuratorów, to oni się rozejrzeli i znaleźli sobie pana u Ziobry, u i, i znowu się poczuli błogo, że jest jakiś pan, który powie, co należy zrobić, kogo wsadzać, co jest dobre, co jest słuszne. Tych ludzi wysłał tam PiS. Ja mogę zaryzykować, że, bo działania w awarze taśmowej podlegały pod pana pułkownika Gawryszewskiego, człowieka, który jeszcze słyszeliśmy kilka miesięcy temu, próbował się przedstawiać jako ofiara siepaczy spisu, a tak naprawdę facet po zmianie władzy w Polsce w 2015 roku był jedynym funkcyjnym, któremu się nic nie stało. No bo to pan Gawryszewski uchodził za, uwaga, przyjaciela pana Mariusza Kamińskiego. Facet, który nadzorował postępowania ABW w zakresie Ambergold-afery i w zakresie afery podsłuchowej. W obu tych wypadkach ABW, no nie, nie, w wypadku Ambergoldu nie znalazła nikogo poza słupami, a w wypadku... Y w wypadku afery podsłuchowej zrobiło do, dokładnie tak samo, czyli y, ukarani zostali tylko i to symbolicznie, tylko i wyłącznie słupy, w, tej, w, tym, w, tym, w, tym, w tym pan Marek Falenta, a prawdziwi zleceniodawcy, beneficjenci w Polsce i w Rosji nie zostali w żaden sposób dotknięci. Tomku... Yy, yy. Koncepcja czekaj, bo opowiedziałem teraz historię i. Janku, bo ty, ty się skupiłeś, ty się skupiłeś na mediach, natomiast ja bym jeszcze y, skupił się rzeczywiście na tym pierwszym garniturze politycznym i na tym pierwszym garniturze biznesowym tego, tych, tych nowych oligarchów, który, o których mówił Jarosław Kaczyński, że o nich stworzył, tak, on tego. tak mówił. Muszę... I, i, I to. To będzie niezwykle ciekawe, jak, jak dowiemy się, Szanowni Państwo, jak szybko urosły te majątki. Co trzeba było robić, żeby nagle zostać takim milionerem za czasów Jarosława Kaczyńskiego? I na pewno ten elektorat PISU, który tak naprawdę nie należy do najbogatszych, bo to są, to są, to są ludzie, którzy zostali przez pis. Mocno skrzywdzeni, bo on bazował, bazował na, na ludziach, którzy no, dali się ogłupić. I wydawało im się, że, że, że Kaczyński, ta jego banda robi jakąś, nie wiem, no, wielki, wielką wspaniałą rzecz, bo daje im pieniądze. Nie, nie. nie, nie rozumiesz, że, że oni kradli na potęgę, a tak naprawdę jeszcze nas wszystkich zadłużali, nasze wnuki, nasze prawnuki, Że tak to funkcjonowało. Jeżeli to zrozumieją, a, a to zrozumieją, bo e, Prawda się zawsze przybije. Szanowni Państwo, to, 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 to nie jest wyświetlane, ale prawda szybciej się zawsze przybije. Ci ludzie. Oj denerwują się o wiele szybciej niż inni, bo oni zrozumieją, w czym brali udział. To jest tak, jak kiedyś w 1989 roku PZPR i, 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 i ta, ta, ta grupa, ta grupa jak to powiemy, czerwona, chociaż ona nie była czerwona, tych, ty, którzy rządzili, nie spodziewali się rozmiaru tej klęski, jak to będzie wyglądało. I również była olbrzymia klęska propagandowa, a ta propaganda nie była, naprawdę, I ty po części pamiętasz PRL, chociaż krócej, ale, ale, ale pamiętasz, państwo na pewno coś część pamięta, pamiętam, propaganda nie była taka jak teraz, nie była taka nachalna. I nie było takiego złodziejstwa. Szanowni Państwo, naprawdę takiego złodziejstwa, jak było przez 8 lat wpisu, nie było. No za czasów, yy, czy od 45 roku oni tak nie kradli. Tam nie było, nie, nie było możliwości, możliwości, żeby w ten sposób działać, bo jednak to było w jakiś sposób rozliczane. A tutaj, jeżeli pokaże się Społeczeństwu i pokażę się tych ludzi, którzy. Zwróćcie Państwo uwagę, mieliśmy takich bożków, nikt nie miał prawa ani z, z opozycji, ani z e, Ludzi PiSu, nikt nie mówił na temat Jarosława Kaczyńskiego. O Jarosłowie Kaczyńskim, zwróćcie państwo, on był jak święta krowa tak naprawdę. był jak święta krowa i, i ten mit musi paść ten mit padnie. Chociażby jeżeli chodzi o jego udział w tych yy, wszystkich molewersacjach i, i, i dawaniu możliwości okradania państwa, bo on pozwalał na okradanie państwa. Tutaj dopiero teraz, no i zobaczcie do czego doszliśmy. Jeżeli jakimś czymś niesamowitym, jakimś dosłownie obrazoburczym było to, że wyszedł ma z i powiedział, że Jarosław powinien pójść na emeryturę. No Powiedzcie sobie, szanowni państwo, do, do czego doszliśmy? Dla, dlaczego ta prawda nam jest potrzebna? Jeżeli y, nareszcie Kaczyński będzie mógł być przesłuchany przed komisją śledczą i będzie miał zadawane pytania, dlaczego ułatwiał y, zarabianie pieniędzy i to bezprawne zarabianie pieniędzy różnym ludziom. Zapytamy o Obajtka wyjaśnimy, dla, kto zarobił na tym, że został sprzedany lotos. Będziemy mieli mnóstwo naprawdę e, ważnych pytań, które się nam wyjaśnią na wizji przy milionach świadków. To już tutaj, tutaj nie ma jakichś, bo oni jeszcze liczą, że, to, że tutaj byłoby jakaś te śledztwa, prokuratura, prokuratura by wszystko chowała, nic by nie mówiła. A co to zmieni? Tutaj już nie ma matastwa, szanowni państwo, bo to się stało. Teraz to się nam, to się narodowi należy, żeby wiedzieć, jaka była prawda. Oni najprościej, wszystko by utajnili, yy, prokuratorzy by się tłumaczyli, że, 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 że tutaj, że, że nie mogą nic powiedzieć, bo to jest dobrośledztwo. Nie. To jest lepsze niż zamykanie ich do więzień. Przypomniało pokazanie, mi się. Pokazanie prawdy. przypomniał mi się wątek, który chciałem zrobić dygesja po właśnie pokazywania przez PiS. Proszę bardzo. Nie, bo wiem już po co wtedy przywołałem tą historię. Czasami, wy Państwo zauważacie, gubię czasami wątek. Chodziło o to, żeby pokazanie, że właśnie akurat PiS wtedy próbował Zabrać e, kopię taśm, e, wtedy, właśnie kiedy. kiedy... Sobie nie wiesz no szanowni państwo, przychodzi do nas tyle różnych informacji, że czasami nie można się powstrzymać. Nie, nie to czasami, czasami nie się nie, je, nie, się nie je, bo czasami, czasami, czasami po prostu tego, bo odtworzyłem tok myślenia. E, chodziło, chodziło mi o po prostu pokazanie, że w 2014 roku rząd Donalda Tuska nie miał nic wspólnego z wejściem do e, redakcji, wprost. Natomiast na przykład miał e, na przykład MSWIA, zarządów. Pisów w 2007 roku, jak wysłali do mnie, do policję i to uwaga, z Opola wysłali policję komisariat z Opola przyjechał do redakcji Wprostu celem zabezpieczenia nośników taśm Oleksego i mieli takie stosowne pismo z prokuratury, że mam wydać wszystkie nośniki więc podszedłem do tego pana i uśmiechnąłem się do niego i powiedziałem, że niestety nie mogę nic takiego wydać, ponieważ nośniki się zgubiły no jak to się zgubiły? No zgubiły się. No były i się zgubiły. No tak, tak, mówi mówię, dobrze. Jakie to były nośniki? A widzi pan, to już jest tajemnica dziennikarska. No była stała. Potem za chwilę jeszcze sobie pogadaliśmy, tak z 10 minut. Potem on powiedział, że pan sąd wyjdzie, bo ja panu krzywdę zrobię. Ja powiedziałem, wie pan, to jest groźba. Pan sąd wyjdzie, ja z panem kolegą spiszę protokół. I sobie poszliśmy. Natomiast ja zawsze, wiecie państwo, tu problem zawsze polega. Jest piękna taka historia. Jak w najnowszej książce w biografii Urbana. Bardzo polecam. To jest Agora. Książka Agory. To jest biografia autorstwa Zaraz sobie przypomnę, drodzy Państwo, Dorota Karaś Marek Sterlingow. Naprawdę warto to przeczytać. Tam jest przywołana historia, jak Paweł Kukis przyszedł na początku lat 90. Po sukcesie piosenki ZHM zbliża się na melodię Pan Jezus już się zbliża, obraza uczuć religijnych do Urbana, że go zaraz tutaj posadzą, bo już go tutaj jakaś tam policja prokuratura wzywa w sprawie obrazu uczuć religijnych. I jakiś taki człowiek, z, z doświadczeniem z bezpieki, u Urbana doradził mu, tylko że trzeba to zrobić bez uśmiechu, z tym, że pan będzie zeznawał, że panu szatan doradził, podyktował tą teksty piosenki. I pan jest po prostu, no, pan to opowie w ten sposób. No, i on to zrobił, Marmol Face, no i problem się z z zamknął. No, bo wiecie Państwo, jeżeli ktoś, co obrażasz uczucia religijne, a wzywany, e, domniemany rzekome winowajca, zwala wszystko na diabła, jako na tego, który ponosi odpowiedzialność za całą tą historię. W ogóle naprawdę, jedna z lepszych biografii, które w ogóle czytałem, ale ten fragment jest po prostu dla, dla tego fragmentu, dla wizyty Cookiesa w redakcji nie. Szczególnie biorąc pod uwagę, kim jest obecnie Cookies to warto było po prostu tą książkę przeczytać, bo to, to jest świetna rzecz. Wiecie państwo, ja zawsze byłem fanem dobrych tekstów i robienie, kiedyś nas, nam zaimponował nasz współpracownik, dziennikarz, z którym pracowaliśmy, Grzegorz Jakubowski, bo został wezwany przez którąś pisarską prokuraturę i stwierdził, że nie umie czytać i pisać. W związku z tym poprosił o czytanie wszystkiego pana prokuratora. I stwierdziliśmy, drodzy Państwo, że jednak ze wszystkich nas naszych trollowań na no, przesłuchaniach, to, to jednak, jednak Grzesio Jakubowski po prostu wygrał. Państwo, ja, ja miałem co prawda, Wojcik może potwierdzić, bo do, docierał do mojej komisji wojskowej ustalając, jaki skład mi dał kategorię D. Więc wiecie, ja miałem sytuację taką, że ja się na wszystkich dokumentach w mojej komisji wojskowej podpisałem trzema krzyżykami. Łącznie z tym, łącznie z legitymacją e, tołu, co potem miało... Książeczką wojskową. Tak, książeczką wojskową, co potem miało e, epilog dosyć mniej zabawny. Jak brałem kredyt w 2005 roku i musiałem dać książeczkę wojskową, to miałem tę książeczkę wojskową i z trzema krzyżykami. No i tak... Pani do mnie, ale co to ma być? No, Książeczkę wojskową, to jest podpisane trzy krzyżyki. No i już odpowiedziałem trochę grzecznie, bo jak się podpisałem trzema krzyżykami, to koleś na mnie wrzeszczał, że on mnie po prostu wsadzi do więzienia. Ja My co tam do więzienia? Ja mówię, myślałem, że od razu przed pluton egzekucyjny. I on przecież tam odpowiesz za te żarty i tutaj jazda tam po prostu wyzwiska. Ja mu mówię: Rozumiem, że do tego doniesienia doręczysz, bo on do mnie na ty, a ja do niego na ty. Doręczysz mój wzór podpisu. Więc wiecie Państwo, panowie tam tak przeżywali potem ten, ten mój pobyt, ponujcie się wręczył bilet. Ja mu powiedziałem, że tak jak on może wręczyć mi ten bilet do jednostki, to ja mogę ten bilet, bo to było tak, że ja byłem na komisji bodajże w marcu, a ja zdałem maturę w styczniu, pół roku przed terminem. W związku z tym teoretycznie nie miałem nawet nauki do czasu września, tam października do zdawania, do, 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 było zdawanie egzaminów maj, czerwiec, a potem, czy nie, czy czerwiec, bo czerwiec było zdawanie egzaminów, a dopiero, a do, a do, na do się szło od października. Zabawna historia. W każdym razie, wkurzać ludzi w wąsik, to ja umiałem. Znaczy, Dobra. ja rozumiem, Janku, że ty. Że ty yy mówisz, że w ten sposób może tłumaczyć się Rafał Kaczyński. Powiem Ci, ja bym oddał każdy pieniądze, żebym zobaczył, jak Rafał Kaczyński przed komisją mówi, że, że jemu szatan podpowiedział. Nie tam, tam. nie ma takich pieniędzy świata, Janku, naprawdę, jak się Kaczyński podpisze trzema krzyżykami i powie, że mu szatan nakazał. To się opłaca, Szanowni Państwo, naprawdę, to się opłaca. Czego by oni... Wystarczy, jak im się przeczyta te pytania. Odpowiedzi są niezwykle ważne. Ale reakcja na to odpowiedzi, a część będzie jednak współpracować, i część będzie mówić. Zobaczycie Państwo, to jest ich naprawdę zmora. To jest ich czarny, straszny sen. I ten sen się spełni. To jest naprawdę dużo gorsze od aresztu, dużo gorsze od represji. Nie, to, my, szanowni państwo, to, to, to po, pierwsze, po pierwsze, trollować to można sobie, wiecie Państwo, jak się jest w 100% niewinnym. I wiecie Państwo, jeżeli jesteśmy wzywani do jakiejś absurdalnej na przykład sprawy pod tytułem, że ktoś z nas po prostu nęka Piotra Nisztora i... Jego żona, bo uwaga, nękamy ich w ten sposób, za który niedługo będzie nękać ich komisja śledcza, czyli wyciągamy po prostu, gdzie zasiada, gdzie, w których, gdzie, z których spółek Skarbu Państwa ciągnie kasę rodzina Piotra Nisztora. On uważa, że tego nie wolno robić. My uważamy, że jak bierzesz kasę ze spółek Skarbu Państwa, to trzeba i to jesteś osobą publiczną i sorry, winię tu, nikt ci nie każe iść do tego. To jest, tak, to jest w ogóle z mocy prawa. No. Pomysł, że Piotruś Nisztor sobie opisuje Obajtka, opisuje sobie PZU, pisze sobie falcze rzeczy na temat PiSu. Jego rodzina dostaje gigantyczne pieniądze w spółkach Skarbu Państwa. Bo uwaga, my wiemy tylko o dwóch członkach rodziny. Wbrew temu, co Piotrusiowi Nisztorowi się, że tak powiem, nie chce wierzyć, my naprawdę nie poświęciliśmy mu specjalnie dużo czasu, co jest może naszą winą. Bo, bo powinniśmy. Natomiast my, my uważamy, że ta. To jest nieistotne w tym wszystkim, naprawdę. Nie, to jest, to on, on, on będzie takim ładnym beneficjentem do tego, jak nastąpi, pra, zapanuje prawo i sprawiedliwość, to wszystkie rzeczy, które, które on robił, wrócą do niego, bo Piotrusz nie ma już kolegów. No. Po tym, jak się nagrywa ludzi na wódce. To powiem szczerze, nie ma takich ludzi, którzy by ufali facetowi, który dokonuje takich rzeczy. Dygresję. W każdym razie, wracając do naszych balanów, czyli tych dwóch komisji, pokazanie mechanizmów, wyświetlenie kasy, nawet jeżeli nie wszystko da się odebrać, bo powiem Państwu, no bo powiem tak, gdyby oni, nie wiem. Pensje po 20-30 tysięcy złotych miesięcznie, one nie są powiedzmy sobie w jakiś tam rażący sposób. To do, dopiero jak kolega tam właśnie w 30 miesięcy wyciąga 5 baniek, to można się pochylić nad tym. Bo nie uzasadni się na przestrzeni historii po prostu funkcjonowania firmy, nie ma takich pensji, nie ma takich. Nie ma takich odniesień. W tym momencie jest, działanie wchodzi w grę na działanie na szkodę firmy. Tego typu działanie nie miało pokrycia w oglądalności. Zaufanie do telewizji publicznej leciało na łeb na szyję. PiS wziął TVP, kiedy ono miało 80% wiarygodności. W ciągu... A nie wziął niech powie z małżonką swoim majątku. Będzie niezwykle ciekawe. To prawda też. To też będzie niezwykle ciekawe. Natomiast, o i myślę, wiecie Państwo, że wezwanie ich i zadanie im pewnych pytań, o których my nawet nie powiemy tutaj, to będzie dopiero zabawa. Że na przykład żona Zbigniewa Ziobor będzie musiała udzielić na pytania na odpowiedzi, gdzie była, na przykład, w jakich miejscach. I z kim się spotykała, jak dostanie takich, to są takie pytania, które, których może nie chcieć odpowiadać. Wiecie Państwo, nawet jeżeli ona pójdzie w tak zwany brak obciążania siebie i odmowa obciążenia od odpowiedzi na pytanie, to to strasznie źle wygląda. I, to jest, to jest, oczywiście można ten, ten sposób zrobić, że odmawiam odpowiedzi z uwagi na. Tylko formułka brzmi tak, odmawiam odpowiedzi z uwagi na grożącą mi odpowiedzialność karną, odmawiam odpowiedzi. strasznie źle to wygląda. Oni nie przewidzieli tego, co się może wydarzyć. Oni byli tak pewni, że będą rządzić. Ja powiem Państwu, to jest strasznie stary tekst, ale pycha kroczy przed upadkiem, i to po raz kolejny. Teraz się... nie da rady pozacierać tych wszystkich śladów. Tego jest za dużo. To ja, to jest, to jest, ja im o tych, o tych śladach, to ja im też trochę opowiem, Lojantowi, żeby ich ucieszyć. E, bo oni, wiecie, to jest tak trochę jak dyletanci biorą się za, e, e, za ten, za czyszczenie e, rejestrów informatycznych. W każdym razie, Tomku, ja sobie jeszcze na koniec, drodzy Państwo, polecam. Historia Ekspert od ostatniego piątku w sprzedaży, więc jeszcze ciepła. Historia Ekspert to jest jedno z trzech pism historycznych, które wydajemy. Tutaj jest oprócz tematu okładkowego o tym, jak to się stało, że akurat Wśród Żydów jest najwyższy odsetek noblistów. Skąd to się wszystko bierze? Otóż jest bardzo proste wytłumaczenie. Obowiązek nauki czytania, liczenia i pisania wśród Żydów obowiązuje od ponad 2000 lat. W sytuacji, kiedy to samo wśród innych nacji obowiązuje maksymalnie 150-200 lat, a w większości wypadków to jest 70-80 lat. Jeszcze w Polsce po wojnie, jak zaprowadzono sowiecki system, to uwaga, liczba analfabetów przekraczała 30 parę procent. Taka ciekawostka historia, ekspert jest o polskim kodzie Leonarda da Vinci. Otóż słynna Dama z Łasiczką zawiera zaszyfrowany przekaz od Leonarda da Vinci. Co jest tam w środku? I uwaga, tekst o tym, jak mafia, ta nasza polska mafia w czasie II wojny światowej, biła się z okupantem sowieckim i niemieckim. W obu wypadkach miała swoje sukcesy. Dlaczego? Polskie podziemie postanowiło dogadać się z gangsterami. Częściowo udzielę odpowiedzi, ale po resztę to odsyłam do tekstu. Outsourcing po prostu mafia oferowała egzekutorów którzy strzelali do ludzi i nie mieli specjalnych problemów z zabijaniem ich. Okazało się, że na początku okupacji liczba żołnierzy, tudzież nawet tych, którzy byli kandydatami na żołnierzy, którzy potrafili zastrzelić kogoś z zimną krwią, kto był konfidentem albo przysięgał ci, że to jest pomyłka, albo padał do nóg, stóp i mówił, że już nigdy nie będzie, żeby go oszczędzić, bo ma, nie wiem, żonę, dwójkę dzieci albo trójkę i bez nich sobie nie poradzą. I okazywało się, że wykonywanie wyroków w takich warunkach było, Ale to, to wiesz, to no, Wąsik to by sobie poradził, bo Wąsik to, to miotła. Maciej Wąsik to jest ten człowiek, który jest spadkobiercą duchowym miotu. Ja Jak patrzę na niego, to jak widzę po prostu tych egzekutorów. On ze swoim bliskim kolegą, jego kolegą, na pocztę napadł w Rajstopach na głowie. Czy to nie on? Tej... To jego bliski kolega. Jego Zresztą... bliski kolega mówił w Rajstopach na głowie, napadł na pocztę. Także wyobraź sobie te działania w konspiracji. Ale to, to, to może, może by w konspiracji mieli prawdziwą kominiarkę w dobrych MPK i w dobrych... Albo by po prostu mieliby pończochy i, i w pasie i w pończochach by wyszedł. To też taka możliwość istnieje. Może by założył te, te pończochy tak jak potrzeba i rajstop ubrałby. Także wtedy by śmiechem na pewno zabił. Pokażesz sobie wąsika w rajstopach. No, bardzo ciekawe. Ja cię ci może... ja ci mu... ja ci mówiłem, Tomek. nie by bo... broń z ręki wypadła. Naprawdę, jak Wąsika Tomek... w to obawiam się, że miał problem. Ja ci mówiłem, że ja mam bardzo y, dużą wyobraźnię i ty mówisz, a ja to widzę. I, I to nie jest fajne. I prosiłem cię, żebyś mi tego nie robił. No tak. I teraz właśnie Wąsik, to, to do ciebie, bo tak już sobie tutaj... Oczywiście żartowaliśmy się, no gdzie ty rajstopach, no, co ty nie absolutnie. To jest tak, tak, nie, me, me, męski męcizna, no coś ty, gdzie, A w rajstopach to chyba nie wygodnie na bresadze się nie? To tak było. Bo tu gdzie tu rajstopy, to do połowy rozebrane ale... To, zresztą, co było na Fox, zostaje na Fox, bo tyle. Ty, ty, ty. Słuchaj. Więc tak. Zobacz, jest taki bardzo ciekawy artykuł pani Magusz. Małgorzaty Święchowicz w Niustwiku jest w policji. Wszyscy podsłuchują wszystkich. Machina zastraszania skuteczniejsza niż gdzie indziej. Rozmawiałem z policjantami. Z każdym zaczyna się tak samo. Jestem na podsłuchu, uprzedzam, mogą być na podsłuchu. Nie dziwiłbym się, gdyby mi włączyli podsłuch. Ten, kto przyjdzie po czym natknie się na tyle problemów, że nie wiem, jak to ogarnie. Już mu współczuję, mówi jeden z policjantów. To prawda, zobacz, do tego doprowadziłeś mm, tę formację, ale pamiętaj, że ci twoi mm, ludzie, których tak protegowałeś, mówię o, no, o tych, tych ty, ty, ty ludziach, z, z komendy społecznej policji, między innymi tego twojego specjalnego zespołu policyjnego, bo ty już i, nawet już w ani nie ufałeś w pewnym momencie i robiłeś. Ci ludzie będą mówić Pamiętaj, to samo to, jak już wychodzą te wszystkie informacje, świadczy o tym, że ta zmowa milczenia została przełamana. Nie wiem, czy słuchałeś wczoraj rano pana posła Szłapki, który rozmawiał z aktorem Piaseckim, który mówi, że no w zasadzie telefony się urywają od ludzi, którzy, ze służb właśnie, którzy już przełamali tę barierę milczenia i mówią, no wiesz, no, powiedział to poważny facet w poważnym wywiadzie. Także tutaj rzeczywiście, jak widzisz, potwierdza się to, co mówimy. A zresztą ty sam wiesz, bo ty już wiele razy byłeś i krzyczałeś. A teraz idźcie do Pińskiego Rzeczpigielka i przygabujcie się. Czy tam inni ludzie. Także to nie jest, wiesz, gdyby nie mieli czego mówić, to by nie mówili. Ale ty wiesz, ile tego wszystkiego jest. Także odpoczywaj. Działaj. To jeszcze tydzień albo półtora. A może Duda wam załatwił jeszcze za, za, za żebyhehe, trzy? Kupę czasu. To jest jeszcze kupę czasu, naprawdę. A my wytrzymamy. Zbieramy materiały i niewątpliwie te materiały przedstawimy opinii publicznej. Jakbyś nie straszył, zastraszałeś nas, próbowałeś, że, że tutaj oczywiście sprawa za ujawnienie tajemnicy, to nie, to nie jest tajemnica. To jest po prostu ujawnienie, ujawnienie przestępstwa. Przestępstwa muszą być karane. Tylko tyle. No właśnie. Przy okazji taka do podwładnych Łojanta. Łojant, jak pamiętamy, to jest ten koleś, co sobie ostatnio wyprół esperal z okazji wielkiego zwycięstwa wyborczego. Mateusza. Botanik, botanik, tak, on lubi kwiatki. Znaczy to part, partner, wspólnik w hobby... Pana ministra Mariusza Kamińskiego, to znaczy, bywał czas. To prawda, że słyszeliśmy ostatnio, że jest, łojant jest w niełasce i od dawna już razem nie pili, no bo wcześniej miało Spera, ale potem, potem nie było. Nawet mamy informację, że taki świeży, świeży nominat na żużla go zastąpił. Też patrzymy, też patrzymy na to, co tam się dzieje. Zresztą to drodzy państwo taka zabawna rzecz, że e, szefami wywiadu robi się ludzie, którzy, ludźmi, którzy nigdy z wywiadem nie mieli nic wspólnego, no ale to, to taka ciekawostka. Natomiast e, pozwoliłem sobie tutaj, drodzy Państwo, zasięgnąć języka w sprawie tego niszczenia. E, Sprawie niszczenia, tutaj taka fachowa porada do tych, którym Wojant sugeruje czyszczenie rejestrów. Jeżeli coś jest kasowane z front-endu, czyli z tego, co jest widoczne, wcale nie musi być usunięte, a jedynie jest to zapis oznaczony wewnętrzną flagą jako, jako usunięty, w związku z czym przez system jest uważany za nieistniejący. Standardem jest, a jak ja znałem pewne systemy, które używała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no to było dawno dosyć, ale tam zawsze były takie logi systemowe, które odnotowywały wszelkie zmiany. Czyli nie tylko kto i kiedy ich dokonuje, ale także zna poprzednie wartości zmienionych pól. Do tego jeszcze, to jest szczególnie taka uwaga do jednego wicedyrektorów, które udaje, że jest kompetentny, zostaje system kopii zapasowych, wykonywanych w różnych lokacjach, na różnych nośnikach, utrzymywanych jako długoterminowe archiwa, na bieżąco nieaktualne, fizycznie poza systemem informatycznym. Czy wy, chłopcy, w ogóle wiecie, ile tych rzeczy zostało kiedyś zrobione? Jak w każdym komputerze, przywód zmiany. To ty, to tak, tak czy, wiecie, czy, wiecie, czy wiecie, ile jest w ogóle backupów? Czy w ogóle macie historię tego, co chcecie korygować? Zniszczenie tego wszystkiego, tych wszystkich backupów wymagałoby od Was posiadania dostępu do pełnej historii tej bazy danych wraz z uprawnieniami, oraz posiadania głębokiej wiedzy o jej konstrukcji i zależnościach. E, taki dostęp zasadniczo nie jest nikomu potrzebny, ponieważ e, Mało tego, u zarania dziejów. Wiecie Państwo, to jest tam, zanim tam Bóg stworzył planetę, ale u zarania dziejów trzeciej RP tworzył się właśnie spór, czy będzie istniał magiczny przycisk. I część służb, magiczny przycisk miał po prostu unieważniać wszystkie zmiany bez podania przyczyn. I zwyciężyło dobro. Tu mam dla wojanta i dla jego wicedyrektora zło wiadomość. Dobro zwyciężyło i nie został ten guzik stworzony. I tutaj jesteśmy, drodzy Państwo, e, e, że e, zniszczenie archiwów kopii zapasowych wymagałoby administracyjnego dostępu do systemów kopii. Mogą też przetrwać same logi tych systemów. Więc konieczne byłyby wszystkie dostępy administracyjne, a same logi mogą być co do zasady. I założy się, że są replikowane do innych lokalizacji. I teraz, wszyscy, którzy mnie słyszą, Powin i chcą uczestniczyć w tym, muszą być gotowi na odpowiedzialność z artykułu 269 KK, to jest paragraf pierwszy, to jest do 8 lat. Więc mam nadzieję, Łojant nie denerwuj się, że moja pogadanka sprawiła, że parę osób, których e, ktoś tam od Łojanta przekonywał, a może Łojant osobiście, że to jest wszystko super bezpieczne i ten spadochron to się na pewno otworzy, to ja bym jednak. Wiecie, po prostu pójdźcie najlepiej do jakiegoś radcy prawnego w tym i spytajcie się, czy Wy możecie takie rzeczy zrobić. No. Wiesz, że Gołajan nie, nie słuchał i nie uważał. Jak jechał na to, dopisał się do tej wycieczki, do CIO, tam gdzie funkcjonariusze agencji szkolili się m.in. po części z tych rzeczy, ale nie, nie z usuwania, z, tej, z tych części wiedzy, o których mówisz. O, 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 IT, to po drodze tam mu jeden z funkcjonariuszy chciał się podizać, robił taki wykład, no bo ja słuchał jak świnia grzmotów, tak wszyscy mówili, że on, że on tego, tego wykładu nie słuchał, bo on to się zapisał, bo chciał odwiedzić rodzinę w Stanach. Także od razu, jak tylko przyjechali do Stanów, to on zniknął i, i, i niczego tam tam, tam nie, 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 nie skorzystał z tego, z tego wszystkiego, a widzisz, a gdybyś wtedy chociażby w samolocie posłuchał trochę, jak ci ludzie mówią, to może teraz byś takich błędów nie popełnił. Przypomnij sobie tą sytuację. A widzisz, jak to jest czasami. A kuku. To tyle, szanowni państwo. Tak, oni jednak są naprawdę słabi. Uwierzcie. Naprawdę szanowni słabi. państwo, do zobaczenia.